pewnej miejscowości nad brzegami wielkiej rzeki był zbudowany potężny most kolejowy. Ale nie był to taki zwyczajny most, dlatego że tą rzeką pływały statki i zazwyczaj ramiona tego mostu były tak ustawione, aby statki mogły swobodnie przepływać. Kiedy zaś miał przejeżdżać tamtędy pociąg, to wtedy dróżnik siedzący w specjalnym pomieszczeniu nad rzeką uruchamiał mechanizm zamykający most. I wtedy ramiona tego mostu się łączyły i pociąg mógł bezpiecznie przejechać. I pewnego razu, kiedy już dzień się kończył, zbliżał się wieczór, dróżnik czekał na ostatni pociąg, który tego dnia miał przejechać przez most. I kiedy już został powiadomiony, że pociąg się zbliża, kiedy być może gdzieś w oddali dostrzegł światła pędzącego pociągu, wtedy właśnie uruchomił ten mechanizm zamykający most. Ale wówczas z przerażeniem spostrzegł, że ten mechanizm nie zadziałał. Trzeba było pobiec nad brzeg rzeki. Tam była specjalna dźwignia awaryjna. Dróżnik musiał uruchomić tę dźwignię awaryjną i bardzo mocno ją trzymać przez cały czas przejazdu pociągu, aby pociąg mógł bezpiecznie przejechać. Pobiegł szybko nad brzeg rzeki, uruchomił tę dźwignię awaryjną, trzymał ją bardzo mocno. I wtedy gdzieś w oddali na torach usłyszał głos swojego kilkuletniego synka. Tatusiu, gdzie jesteś? Mały chłopiec biegł po torach w stronę rzeki. I wtedy ten człowiek stanął przed takim bardzo dramatycznym wyborem. Albo ocali to swoje dziecko, a wtedy życie tych ludzi, którzy podróżowali pociągiem, będzie zagrożone, albo będzie dalej tam stał, trzymał tę dźwignię awaryjną, pociąg bezpiecznie przejedzie przez most, ale co wtedy stanie się z jego dzieckiem? Nie miał zbyt wiele czasu do namysłu, liczyły się wręcz ułamki sekund. Pociąg z hukiem przetoczył się przez most. I chyba nikt z tych ludzi, którzy podróżowali pociągiem, nie uświadamiał sobie tego, nie miał pojęcia, że tam nad rzeką w bólu, w rozpaczy pozostał ojciec. Ojciec, który życie swojego dziecka poświęcił po to, aby ratować tych ludzi, którzy podróżowali pociągiem. Siostry i bracia, być może ktoś pomyślał, po co? Dlaczego? Dziś, kiedy wchodzimy w ten czas misji świętych, opowiadam takie wydarzenie, które tak bardzo dramatycznie zabrzmiało. Ale kochani, czynię to całkowicie świadomie, bo zobaczcie, to wydarzenie jest tak bardzo podobne do pewnego wydarzenia sprzed 2000 lat. Popatrz na krzyż teraz, popatrz na krzyż. Wtedy to również Ojciec, Bóg Ojciec, poświęcił, ofiarował swojego jedynego, ukochanego Syna na straszliwą śmierć, śmierć na krzyżu, straszliwa śmierć. A wiesz, po co to uczynił? Ano właśnie po to, aby nas, ludzi, ratować. Zobacz, bo my jako ludzie żyjemy na tym świecie co najwyżej kilkadziesiąt lat i przed nami jest wieczność, zobacz, bo to życie tu na ziemi się skończy i ta wieczność została zamknięta przez grzech. A Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg jest miłością, tak jak to sobie uświadamiamy dziś, wchodząc w ten czas misji świętej. Siostry i bracia, chciejmy najpierw zauważyć i uświadomić sobie, że Bóg, w którego wierzymy,
od samego początku, od dawien dawna, byśmy powiedzieli, dawał te niezliczone dowody swojej miłości do człowieka. Od samego początku, a więc od momentu stworzenia. Już wtedy, zobacz, Bóg stworzył człowieka właśnie z miłości. Nie z innego powodu, nie z innej przyczyny stworzył człowieka z miłości. Kiedy już Bóg stworzył ten świat piękny, w którym żyjemy, stworzył rośliny, zwierzęta, stworzył przyrodę nieożywioną, to wtedy Bóg dostrzegł, że pomiędzy tymi stworzeniami, które dotąd wyszły z Jego ręki, nie było takiego stworzenia, popatrz, które byłoby zdolne do tego, aby swoją miłością odpowiedzieć na miłość Pana Boga. Żadne stworzenie tego nie potrafiło, ani żadne zwierzę nie potrafiło tego uczynić, ani żadna roślina, ani żadne inne dzieło, które wyszło z ręki Boga, nie było zdolne do tego, żeby na miłość Boga odpowiedzieć miłością. I wtedy Bóg postanowił stworzyć człowieka i powie nam Pismo Święte, że stworzył Bóg tego człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Co to znaczy, bracia, siostry? Ano zobaczcie, stworzył Bóg takiego człowieka, którego obdarzył rozumem i wolną wolą. I dopiero takie dzieło, które wyszło z ręki Boga, człowiek stworzony na Boży obraz, człowiek rozumny i wolny, był zdolny do tego, żeby na miłość Pana Boga odpowiadać swoją miłością. I Bóg tak bardzo pragnął tej odpowiedzi miłości ze strony człowieka, ale my wiemy, że stało się inaczej. Że już tam u początku stworzenia ludzie wzgardzili miłością Boga, powiedzieli Bogu nie, odmówili Bogu posłuszeństwa. A co Bóg wtedy uczynił? Zobacz. Bóg nie odrzucił, nie przekreślił tego grzesznego, zbuntowanego człowieka. Bóg już tam na początku obiecał, że przyjdzie taki czas, kiedy pośle Zbawiciela, aby tego człowieka, tak bardzo zniewolonego przez grzech, na nowo do Boga przyprowadzić. A ponieważ Bóg nie rzuca słów na wiatr, nie wypowiada obietnic bez pokrycia, dlatego przyszedł taki czas, kiedy Bóg posłał na ziemię swojego Syna, tak jak obiecał. Bracie, siostro, tak sobie pomyśl w tym momencie, tak bardzo logicznie. Czy Bóg mógł więcej uczynić z miłości do nas, niż to, co uczynił? Zobacz, Bóg prawdziwy, Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, przyszedł na tę ziemię, przyjął ludzkie ciało, chodził po tej ziemi tak jak my, odczuwał tak jak my, kochał tak jak my, cierpiał tak jak my. Zobacz, Bóg w ludzkim ciele doświadczył naszego ludzkiego losu w całej rozciągłości, łącznie z cierpieniem i ze śmiercią straszliwą. Wszystko to z miłości do nas. Bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Siostry i bracia, ale kiedy dziś, wchodząc w ten czas misji świętych, uświadamiamy sobie tę jakże ważną i podstawową prawdę, że Bóg jest miłością, kiedy przywołujemy te różne wydarzenia i świadectwa, które nam o tym mówią, to ktoś mógłby pomyśleć w ten sposób, że to, cośmy dotąd powiedzieli, cośmy tu usłyszeli, to owszem, są takie piękne wydarzenia gdzieś tam z dawnych czasów, z zamierzchłych czasów. Ktoś mógłby to wszystko potraktować jako takie wydarzenia spisane gdzieś tam w Piśmie Świętym, które przywołujemy, przypominamy po to, żeby się nam dobrze tego słuchało, żeby się podbudować, ale to wszystko było kiedyś dawno, przeminęło, przeszło do historii. Ktoś mógłby tak pomyśleć. Bracia i siostry, nic bardziej błędnego, nic bardziej błędnego. Powiem wam w ten sposób. Miłość Pana Boga do ludzi nie zakończyła się wtedy, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, do Ojca.
Miłość Boga do człowieka nie zakończyła się wtedy. Miłość Boga do człowieka ciągle trwa i ta prawda o wielkiej miłości Boga jest cały czas aktualna. I również dzisiaj, zobacz, mamy XXI wiek, ten sam Bóg, który jest miłością, wychodzi do nas z tą swoją miłością i dziś Bóg w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, szuka człowieka, każdego człowieka, który może gdzieś się zagubił, bo tak wielu ludzi, zobacz, się dziś zagubiło. Bóg szuka dzisiaj człowieka. Bóg wychodzi ze swoją miłością przez swojego Syna do nas. Zobacz, ten Jezus, który jest tym wcieleniem miłości Pana Boga. On jest z nami obecny, On jest bardzo blisko nas. Choćby w tym momencie, bracie, siostro, kiedy tu się gromadzimy, przecież Jezus powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Zobacz, jak często o tym zapominamy. Czy wierzysz w to, że Jezus jest tutaj pośród nas? Przecież On nie kłamie, On sam to powiedział. I zobacz, ten Jezus jest tak bardzo blisko nas i Bóg przez Niego swoją miłość nam okazuje. Wtedy, kiedy nas karmi z tego ołtarza w swojej miłości i hojności, swoim ciałem pod postacią chleba. I wtedy zobacz, kiedy nam grzechy przebacza u kratek konfesjonału. I wtedy zobacz, Bóg okazuje nam swoją miłość przez swojego Syna, kiedy głosi do nas Boże Słowo, kiedy do nas mówi, wskazuje nam drogę w życiu. To Boże Słowo jest jak potężna latarnia, która oświetla mroki naszego życia, nieraz pogmatwane, pokręcone ścieżki ludzkiego życia. Bóg nas samych nie zostawia. I siostry, bracia, chciałbym też, byśmy sobie bardzo mocno to uświadomili dzisiaj, że także i te misje święte, które rozpoczynamy, w które wchodzimy, które mamy przeżywać w tym tygodniu, to jest takie jedno wielkie teraz, teraz Bożej miłości pośród nas. Rozumiesz, co to znaczy teraz? Zobacz, Bóg do nas w tych dniach będzie wychodził w szczególny sposób ze swoją miłością, z otwartym sercem, sercem jak na dłoni, zobacz. Jezus będzie pukał do naszego serca, tak jak to sobie uświadamialiśmy miesiąc temu, w czasie tego kazania przedmisyjnego. Oto stoję u drzwi i kołaczę, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jezus będzie wychodził do nas ze swoją miłością. Bo czas misji świętych to jest ten czas wielkiej miłości Pana Boga, którą On chce nam okazywać. Jak mówili starzy, doświadczeni misjonarze, czas misji świętych to jest taki czas, kiedy możemy się umówić z Panem Bogiem na zbawienie, na wieczność. Bracie, siostro, wykorzystaj ten czas. W tym momencie staraj się odpowiedzieć na miłość Pana Boga swoją miłością. Nie wzgardź tą miłością. Oby cię tutaj nie zabrakło w tych dniach misji świętych, obyś tu przychodził, obyś tu słuchał Bożego Słowa, otwierał swoje serca na głos Chrystusa i w ten sposób odpowiedział miłością swoją na miłość Pana Boga. Gdyby było inaczej, to by oznaczało, że wzgardziłeś tą Bożą miłością. Nie daj Boże, żeby człowiek wzgardził miłością Boga, kiedy Bóg wychodzi z sercem na dłoni do nas, a ja przekreślam tę miłość. Oby tak się nie stało w Twoim życiu, bracie, siostro. Oby tak się nie stało w tych dniach, kiedy misje święte będziemy przeżywać jako parafialna wspólnota. A pamiętaj, że Jezus ma swoje sposoby, aby dotrzeć do człowieka, dotrzeć do ludzkiego serca na misjach świętych. Jeżeli tylko w człowieku jest choć trochę dobrej woli, Jezus czasem jednym słowem, jedną myślą jakąś, jednym gestem, jednym znakiem może dotrzeć do ludzkiego serca i tak je przemienić, tak na nie wpłynąć, że życie człowieka się zmieni. Wspominam takie wydarzenie. Prowadziliśmy kiedyś misje święte w pewnej parafii niedaleko Wrocławia. I po roku przybyliśmy do tej parafii na
renowację, czyli odnowienie misji świętych, bo taki mamy zwyczaj, my redemptoryści. I właśnie w czasie tej renowacji misji, któregoś dnia przyszła pewna kobieta, tamtejsza parafianka i mówi: proszę ojca, tak bardzo gorąco chciałam podziękować i za ten czas misji, które były rok temu, i za to odnowienie misji teraz, tak bardzo serdecznie dziękuję i chcę dać takie świadectwo. I mówi ta kobieta: mój mąż był człowiekiem takim trochę obojętnym religijnie. Czasem chodził w niedzielę do kościoła, czasem nie, jak mu się tam zachciało. Rzadko się spowiadał, rzadko korzystał z sakramentów świętych, rzadko się modlił. Ale namówiłam go, żeby chodził ze mną na misję. Początkowo się upierał, nie bardzo miał ochotę, ale w końcu jednak jakoś na niego wpłynęłam. Zaczął chodzić ze mną na tę misję. I któregoś dnia, mówi ta kobieta, jeden z was, misjonarzy, głosił kazanie na temat rzeczy ostatecznych, czyli śmierci, sądu Bożego, wieczności, która nas czeka. I w czasie tego kazania, przypomniała ta kobieta, misjonarz powiedział tak: nawróć się, człowieku, żebyś nie musiał potem 500 lat pokutować w czyśćcu. Ktoś mógłby powiedzieć: 500 lat, przesada, taki obraz kaznodziejski. Ale mówi ta kobieta: mojego męża tak to dotknęło, tak mu to dało do myślenia, właśnie ta liczba, 500 lat. Wrócił do domu i mówi do mnie: to jak to 500 lat, by trzeba w czyśćcu za grzechy pokutować? To ja muszę coś zrobić z tym swoim życiem, ja muszę jakoś to życie trochę zmienić. I mówi, rzeczywiście po misjach świętych zaczął regularnie brać udział w niedzielnej mszy świętej, zaczął się częściej spowiadać, więcej modlić. I całe szczęście, mówi ta kobieta, bo minęło kilka miesięcy, przyszła choroba, mąż zmarł, niestety nie doczekał tej renowacji misji, ale mówi, jestem przekonana, że dzięki tym misjom mąż nie będzie musiał 500 lat w czyśćcu pokutować. Siostry i bracia, zobaczcie, Jezus ma swoje sposoby, żeby do ludzkiego serca trafić. Trzeba tylko choć trochę drzwi przed Nim otworzyć, kiedy stoi i kołacze. Zobacz, to są misje święte, to jest ten czas, który jest przed nami. I dlatego, siostry i bracia, pozwólcie, że krótko nawiążę do programu tych misji świętych. Ufam, że mamy wszyscy te programy w domach. Gdyby ktoś nie miał, to sobie jeszcze zabrać przy wyjściu z kościoła. I tak wam zaproponuję, połóżmy ten program gdzieś w widocznym miejscu w domu. Może obok na przykład Pismo Święte, czy świece, dajmy na to. Żeby to był taki znak, który nam będzie przypominał przez ten tydzień, że w tych dniach nie ma, siostry i bracia, uwierzmy, nie ma nic ważniejszego niż Jezus i Jego Słowo. Uwierzmy w to. I drodzy, tak jak widzimy w tym programie, dziś wchodzimy w ten czas misji świętych według niedzielnego porządku, a od jutra w te kolejne powszednie dni misji te nasze spotkania misyjne będą tutaj rano o 9 i wieczorem o 18, a w kościele filialnym w Przedwojowie o godzinie 16. Tak będzie każdego dnia. I drodzy, kto może, niech przybywa rano na misję, kto zajęty pracuje, do południa ma swoje zajęcia, niech przybędzie wieczorem, bylebyśmy jeden raz dziennie tutaj byli i Słowa Bożego słuchali i z Jezusem się spotkali. Zauważmy, drodzy, że te wieczorne spotkania misyjne są też pomyślane jako spotkania i dla dorosłych, ale i dla dzieci, i dla młodzieży, bo nie ma osobnych misji dla dzieci, dla młodzieży. Dzieci, młodzież są zaproszeni razem z dorosłymi na misję po szkole, po swoich zajęciach. Dopilnowujmy tego, bardzo was proszę, bo to jest niesamowicie ważne, by dzieci też słuchały Słowa Bożego, by je kształtowało Słowo Boże, Pan Jezus, a nie jakieś inne antywartości, co dziś tak często widzimy, zobaczcie. Jutro też, po wieczornej mszy świętej, i tu uwaga, ważna sprawa, będzie taka specjalna nauka stanowa dla dorosłych, dla mężczyzn i kobiet.
To będzie też trochę takie przygotowanie do spowiedzi świętej, która będzie w środę na misjach, dlatego też widzicie, nie spowiadamy dziś w niedzielę zasadniczo, do środy zasadniczo nie spowiadamy, bo ta pierwsza część misji jest takim przygotowaniem również do spowiedzi misyjnej. Kolejne dni będą temu służyć. I moi drodzy, tutaj tak wam powiem, kładę to na waszą odpowiedzialność, na wasze sumienia. Drodzy dorośli, mężczyźni, kobiety, wszyscy i ci młodsi, i ci starsi, byście przybyli na tę naukę stanową jutro i byście przez to dali też świadectwo młodemu pokoleniu. Zobaczcie, bo przez to można pociągnąć młodych na misję do Jezusa. Bo jeśli tego świadectwa nie będzie, to potem możesz mówić synowi, córce, wnukowi czy wnuczce, idź do kościoła na misję, a on czy ona ci powie, a ty nie byłaś, nie byłeś na nauce stanowej. Zobaczcie, wszystkie argumenty wypadają z ręki. Trzeba najpierw samemu dać świadectwo. Kładę to na wasze sumienia. Drodzy bracia i siostry, dorośli, mężczyźni i kobiety, jutro po wieczornej mszy świętej nauka stanowa dla was. Kochani moi, także taka nauka stanowa dla młodzieży dodatkowa będzie w piątek po wieczornej mszy świętej. O tym sobie jeszcze powiemy, szczegółowo przypomnimy. W sobotę, jak wiemy, będzie dzień naszego odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Różańcowej. I oczywiście przez cały tydzień, nie tylko tydzień, ale przez cały miesiąc, bo to październik, pół godziny przed wieczorną mszą świętą, będzie nabożeństwo różańcowe. Dziś, pierwszy dzień października, wchodzimy w ten czas tej pięknej modlitwy różańcowej. Ten czas, kiedy też uczcimy Matkę Bożą Różańcową, waszą patronkę, tak jak dobrze wiecie. Kochani moi, kończę jeszcze was, proszę o dwie rzeczy. Najpierw o modlitwę w intencji tych misji. Będziemy się tu wspólnie modlić, owszem, ale też w swoich modlitwach takich osobistych, prywatnych, w waszych domach polecajcie Panu Bogu te sprawy. To jest ważne niesamowicie. Dziś będzie piękna adoracja, pierwsza niedziela miesiąca. Może warto w ramach popołudniowego spaceru na przykład wejść na chwilę tutaj do tej waszej pięknej kaplicy adoracji, uklęknąć przed Panem Jezusem. Panie Jezu, szczególnie teraz, bo się misje zaczynają. Idę do ciebie prosząc o owoce tych misji. Popatrzcie, żadne dobre dzieło nie wyda owoców bez modlitwy. Musi być wsparte modlitwą. I druga prośba, byście byli świadkami, apostołami Jezusa. To znaczy mówcie innym, przypominajcie, zachęcajcie się nawzajem do udziału w tych misjach. W waszych domach, w waszych rodzinach, w waszych środowiskach. To świadectwo jest niesamowicie potrzebne, że Jezus czeka na każdego, nikogo nie przekreśla, nie odrzuca, czeka na każdego. Umiej to powiedzieć, bo czasem takie twoje świadectwo może bardzo wiele dobrego zrobić i kogoś do Pana Jezusa tak lekko przybliży. I to wystarczy, bo Jezus już resztę zrobi, a ty będziesz miał zasługę wielką. A zatem, kochani moi, przeżyjmy pięknie, owocnie ten czas naszych świętych misji, które Pan Bóg nam daje tutaj, teraz, w tym roku, na drodze naszego życia. Amen.